Never thought it would be so hard. I grew up without a scar, just living my life with no big worries. And I've always known what I want, just didn't know what came along. Finding myself a much less happy. Back in the days I used to dream about one day a life so amazing, not everyone judging me. Don't wanna care about them, though it hurts so bad. I wanna stay wide open. Dzień dobry kochani, witam was serdecznie w Auchan na przeglądzie. Na początek fajne poduchy po niecałe 38 zł w kształcie ciastka. To nie są takie mocno napchane, ale za to dosyć duże i bardzo miękkie, miłe w dotyku. No i zobaczcie, jak uroczo wyglądają. Bardzo ogromny przegląd będzie, ale takich mocno pobieżnie rzeczy, bo no nie da się tego tak nagrać. 23 zł tamta poducha. Tu mamy przepiękne koce, 65 zł. Zobaczcie, czarny, piękny welor ze złotymi dodatkami. Wszystko w takie śnieżynki i 1,50 m na 2 metry, więc kocyk naprawdę duży. No i na pewno będzie nie tylko ogrzewał, ale też i ładnie zdobił. 73 zł właśnie, bo 64 to jest cena przy posiadaniu aplikacji. Tutaj mamy następną poduchę z ciastkiem za 35 zł. Tu mamy z reniferkami, z choinkami. Jest ogromny wybór tych poduszek, 35 zł. I to są poduszki 45 na 45, te większe. No i dla kogoś, kto lubi taki cozy klimat, za 96 zł mamy taki fajny welurowy kocoszlafrok. Chyba tak to można nazwać. Coś na spędzenie fajnych wieczorów. Dodatkowo widać, że mamy też ogromny wybór grzańców. Grzańce są po 18 chyba złotych i są w różnych smakach. No i tu zaczynamy ofertę. Najpierw taka błękitna, jest wszystko poukładane dosyć kolorystycznie. Mamy tutaj na przykład z takich błękitnych fajne kubasy. Kubek z zaparzaczem, bardzo ładny. Kubek kosztuje 40 zł niecałe. Ale zobaczcie, jak elegancko wygląda, tak fajnie, ponadczasowo, nie jest taki mocno bajkowy, tylko taki raczej realistyczny. No i bardzo ładny zaparzacz również z choineczki. Tutaj mamy oczywiście z różnego świata też maskotki, mamy japonki, mamy też sówki, mamy bałwanki. Ceny też przeróżne, tak jak widać na dole japonka 99, sówka 54. I ogromny wybór plastikowych dekoracji. Mamy wieńce po 29 zł, mamy choinki po 99 zł świecące, ale moją uwagę przykuły wiewiórki 29,90. Zobaczcie, jaka piękna wiewióra. No cudowna, po prostu tak puchata. To jest wyrób styropianowy, więc trzeba uważać, ale no mega fajna. Mamy też spory wysyp dziadków do orzechów, tak jak widać 32 zł, 16 jakieś mniejsze, a ten wielki 140 zł z aplikacją, 169 bez aplikacji, bez tej karty Auchan, więc ale te to takie są, wiecie, wychudzone bardzo, nie? Te mamy na przykład po 19,99 albo 24 w zależności czy posiadamy kartę czy nie. Więc, ale też takie dosyć fajne wzory. No i tutaj też się pojawia ciastek, którego widzieliśmy również w Dilzie na ostatnim przeglądzie. Coś podobnego było. Tam był, tutaj jest po 34, 33 zł, 38, jeżeli nie posiadamy aplikacji. Więc tutaj widać, że kartę się opłaca mieć, bo te ceny są na niektórych produktach niższe. Oczywiście w Auchan mamy ogromny wybór bombek. Te bombki mi się kojarzą z moim dzieciństwem. Kiedyś u nas były takie i nieraz się wkładało palec i to pękało. 46 zł, ale zobaczcie, jak one są pięknie zdobione. Mleczne takie szkło i dodatkowo taki syrenkowy brokat, oblepione, piękne wzory, no cudowne. Bombki, naprawdę wybór jest ogromny. Tu akurat mamy srebrzyste, tu już są większe, po 45 zł. Ja te bombki mam od 3 lat i bardzo sobie chwalę. Nic się z nimi nie dzieje, ten brokat się jakoś tak mocno nie obsypuje. Tu za 30 zł mamy 2 sztuki, ale za to jak bardzo bogato zdobione. No bardzo ładne są te bombki, na niektórych są właśnie takie kryształki poprzyczepiane, niektóre są tylko brokatem wyklejane, no i na przykład te, zobaczcie, obłęd, ależ to się musi mienić jeszcze na choince, jak są światełka, no odbija się to przepięknie. 54 zł, kolejne bombki, tutaj w Mikołaja malowane po 2 sztuki i złotym klejem zdobione. Tu za 24 zł mamy klasyczne sopelki, ale bardzo ładne, bo takie mleczne. Tu za 53 zł mamy zestaw 6 bombek naszego polskiego producenta. Mam nadzieję, że nie strzeliłam teraz sobie w kolano, ale widzę, że wyrób polski. Zawsze tej firmy jest bardzo duży wybór bombek. Tutaj mamy to samo, co było tam wcześniej czarne, to tu mamy w czerwonym kolorze. Je znajdziemy praktycznie w każdej kolorystyce. Ale te kobaltowe mi się bardzo spodobały. Kolor naprawdę obłędny. Bombki są matowe ze złotymi zdobieniami i ten 6-opak bombek kosztuje 49,99. Przepiękne. I zobaczcie na te. No przecież ten kolor to po prostu aż zwala z nóg. Kamera oddaje ten kolor, 45 zł niecałe. Tu mamy kolejne kobaltowe. No przepiękne są te bombki, naprawdę wybór jest ogromny w takich właśnie fajnych granatach, są maty, są błyszczące bombki, myślę, że każdy coś dla siebie znajdzie. Tu akurat mamy przeźroczyste z pięknym błękitnym, takim lazurowym kolorkiem, wzorkiem, no naprawdę wybór jest mega. Tutaj te fioletowe też przykuły moją uwagę, bo ten fiolet tak przepięknie wpada, 54 zł, w taki fajny syrenkowy troszeczkę kolor, no i jeszcze takie mleczne, srebrzyste. Naprawdę wybór jest ogromny. Przechodzimy teraz do dekoracji. Mamy panią Mikołajową, koszt 20 albo 18 zł. Do kompletu oczywiście jest pan Mikołaj również. Fajna figurka, bo ta pani Mikołajowa nie jest aż tak oklepaną figurką pośród wszystkich dekoracji w różnych sklepach. Tu na przykład mamy szklanki i zobaczcie, kosztują tylko 7 zł, niecałe. I to są szklanki z dziadka do orzechów. Podobne mogliśmy znaleźć ostatnio w Pepco. Mamy też tutaj podkładki, mamy fajny kubeczek, kolejny, zobaczcie, 16,50, przepraszam za to, zobaczcie, ale ja już wyłapałam, że tego jest dużo. I mi by się mega podobał ten zestaw, tylko gdyby na tej łyżeczce był faktycznie dziadek do orzechów, a nie ciastek, bo trochę się to gryzie. Cały kubek jest w fajnych dziadkach, ładnie wymalowany, kubek naprawdę w zestawie jest niedrogi, świetny pomysł na drobny prezent, na taki drobiazg. Tutaj mamy podkładki po 3 zł, więc ceny naprawdę bardzo przyjemne dla oka. Bardzo mnie zaskoczył w tym roku Auchan ten sklep. Tu mamy wazony z dziadka do orzechów, koszt 23 zł. No genialny pomysł. Gdzieś to widziałam w jakimś sklepie, nie wiem czy to był TK Maxx czy coś innego, ale zdecydowanie cena była wyższa takich wazonów. Także tutaj mamy za 23 zł. Następnie mamy bardzo fajne, takie duże talerze, 26 zł, z w sumie całą kompozycją. Mamy Mikołaja, ciastka, reniferka, tu mamy świeczuszkę, dziadka do orzechów. Asortyment jest bardzo bogaty, myślę, że każdy coś dla siebie znajdzie. Tu mamy Mikołaja, zobaczcie, 75 zł, dosyć duży, zwór z prezentami z tyłu, bardzo ładne zdobienia, bardzo ładny materiał. Przyjemne wykonanie, ta buzia też jest miła, bo często się zdarza, że te buzie Mikołaja to są aż jak z horroru. Tu na przykład mamy w takim zimowym, fajnym, norweskim stylu, bym nawet powiedziała, takie fajne kożuchy szare. Bardzo ładnie Mikołaj wygląda, bardzo elegancki, widać, że dobrze przygotowany na zbliżające się święta, żeby rozwozić prezentów. No i koszt albo 50, albo 40 zł, w zależności czy jesteśmy posiadaczami karty. No i mamy elfową kolekcję, kubki po 16 zł. Bardzo fajne i obok mamy również wazony z elfowej kolekcji. Kubek ma pojemność, myślę, około 380 ml i wazon 23 zł z elfem. Można też to pod laski cukrowe delikatnie podszyć tą kolekcję. Tu mamy kolekcję ciastka. No i tu będzie fajna jedna anomalia, bo mamy kubeczek za 16 zł. Pojemność 530 ml, a zobaczcie, obok będzie dużo większy. Oczywiście on nie ma 530, tu jest dużo większy i ma rzekomo 520 ml i kosztuje 27 zł. Więc no coś tu nie pykło z tą pojemnością, warto też tak na oko patrzeć, jakie te pojemności faktycznie są, ale kubki co prawda są i tak przepiękne. Mamy też bogatą taką brązową kolekcję. Widzicie tutaj dziadków do orzechów, już takich bardziej, powiedział, jak wcześniej były krasnale, 60 zł. Dosyć duże dziadki na tych nóżkach wydłużanych. Mniejsze jakieś sówki, elfy mamy za 55 zł. Ale dziadki naprawdę to dość oryginalna tutaj jest dekoracja, bo takich pluszowych, dużych dziadków jeszcze nie widziałam. Tutaj tak jak widać ceny 28 za sówkę, 44 za sówkę. Oczywiście patrzcie też na te ceny, czy macie aplikację, czy nie. Ewentualnie trzeba było ją założyć. Tutaj mamy reniferki, też w fajnych takich kolorystykach, ale już koszt 290 zł. Więc no, są takie bardziej i mniej okazyjne rzeczy. Tutaj mamy też świętą rodzinę za 190 zł. Bardzo ładnie wykonana, bardzo ładnie też te twarze są zrobione, wymalowane wszystko. Mamy też stajenki, no i reniferki. Czarne albo czarno-złote, w zależności od ozdoby. Ten duży czarny kosztuje 90 zł, mniejsze ze złotym podłożem kosztują 50 zł i 22 zł. Ale wyglądają naprawdę bardzo ładnie. Kolejna rzecz to jest kolejny dziadek do orzechów. On już tutaj gra, świeci, tam się wszystko kręci. Tutaj widać w pudełku koszt tego 150 zł. Tak to mniej więcej wygląda. Nie dało się tego odpalić. Ja tam próbowałam, ale co innego było podłączone. 26 LEDów i to jest dekoracja tylko do wewnątrz z bardzo kolorowymi światełkami. Tu mamy takie miasteczko za 195 zł, które w rzeczywistości wygląda właśnie tak. Tu się pewnie też ci narciarze jakoś tam poruszają. Mikołaj się z boku wspina. Bardzo ładna dekoracja. No i to też jest wszystko właśnie podświetlane. I wydaje mi się, że to powinno być też ruchome. No nie dało się tego sprawdzić, w tym sklepie akurat nie wszystko było podłączone. No i przechodzimy na kolejną piękną taką krainę światła. Po 219 mamy duże latarenki. Po 99 był dmuchany Mikołaj, dmuchana laska podświetlana, 245 to jest renifer z saniami, ten świecący, ogromny wybór choinek, 135 zł, na przykład ta choineczka mniejsza, zielona, z ośnieżonymi końcówkami, reniferek podświetlany 120 zł, no naprawdę przepiękny ogród świateł można stworzyć. Ja przepadłam, ta choinka również mi się podoba, 199 zł, są to dekoracje, które możemy postawić na zewnątrz albo wewnątrz. Ta z tym ciepłym światłem choineczka, te drzewko też przepięknie wygląda. Kosztuje 189,99, ale naprawdę robi ogromne wrażenie. Mnie tutaj akurat spotkała jedna z Was. Chwilę porozmawiałyśmy i ja przeszłam dalej do nagrywania, bo naprawdę ja nie mogłam oderwać oczu od tego. Przepięknie to wygląda. No ten renifer z tymi saniami, dekoracje naprawdę boskie. Ta laska cukrowa też mi się podoba. Nie wiem, czy ona jest też na zewnętrzny teren, ale wydaje mi się, że tak, warto jednak to sprawdzić. Wiem, że tamte z białymi światłami na pewno. Tu za 230 zł mamy nadmuchanego Mikołaja na niedźwiedziu. Bardzo fajnie to wygląda. Tylko trzeba było dopatrzeć, czy on potrzebuje cały czas czegoś, czy jest go jak znaczy chodził mi o ten nadmuch i czy jest go jak zamocować, żeby go zaraz gdzieś tam nie zwiało, ale pomysł na dekorację naprawdę fajny. Tutaj też mamy takiego dmuchanego Mikołaja za 230 zł z ramką, gdzie stajemy obok i możemy sobie zrobić wspólne zdjęcie. Bardzo fajny pomysł. Myślę, że w niejednym domu by sprawił wiele radości, ale ten ciasteczkowy, pierniczkowy domek to jest jakiś totalny kosmos. To jest wszystko dmuchana dekoracja. Wszystko jest do zakupienia. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Ja to widzę przed swoim domem. Taką krainę po prostu bym zrobiła, że ho, ho. No i koszt tego całego domku to jest 399 zł. Wydaje mi się, że jak na tak ogromną dekorację nie jest to za dużo. Te grzybki kosztują 110 zł, te trzy grzybeczki, co tam widać w tle. Mikołaj 250 zł. Także naprawdę ogromne wrażenie na mnie to zrobiło. Tu jest właśnie ta cena. 270 cm wysokości ma domek piernikowy. 119 kosztuje elf, również ze światełkami. No naprawdę jest tutaj na co popatrzeć. Przepięknie to wyglądało, robiło ogromne wrażenie. Sporo osób się przy tym zatrzymywało. Znajdziemy również przeróżnego rodzaju wieńce. Tutaj za 80 zł mamy taki wieniec dosyć bogaty, jeżeli chodzi o te igliwie. Bardzo ładnie to wyglądało tak mocno, ale powiem Wam, no i te dzwoneczki, fajnie to, fajny ogólnie pomysł. Niewiele ozdób, a jednak tak konkretnie, ale możemy też spotkać na przykład tutaj taką podstawę i słuchajcie, jest bardzo niedroga, bo za 18 zł mamy już taką podstawę, gdzie możemy sobie podoczepiać, oczywiście to jest wszystko plastyczne, możemy poukładać, podoczepiać jakieś bombki czy różne inne rzeczy i za takie pieniądze czasami sterepionowe wieńce kupujemy, takie jeszcze nie gotowe, a tutaj już mamy jednak z takim igliwiem fajnym, więc to też jest fajny pomysł, żeby zrobić coś samemu, czy na pomnik, czy do domu, no i pomalutku kończymy. Tutaj mamy też teraz opcję dla dorosłych, prezentową na przykład. Oczywiście Dębowa ma bardzo szeroki asortyment, wybór, jeżeli chodzi o takie prezentowe opakowania różnego rodzaju. Tak jak widzicie, wybór jest ogromny, jeżeli chodzi o alkohole prezentowe i jeżeli chodzi o kosmetyki, tak samo o słodycze, ogromny wybór kalendarzy adwentowych, słodyczowych jest z Milki, Wedla i Kindera i już Wam pokażę. Oczywiście zabawek też nie zabraknie. Tu na przykład mamy domek z Kinder 47 zł, zwykłe Kinderki 40 zł. Tu mamy kalendarz adwentowy, są Haribo 29,99, Chupa Chups za 39 zł, Linda mamy po 29,99, więc wybór naprawdę jest szeroki. Wedel również się pojawił, 27 zł, czekoladek mamy bardzo duży wybór, ale tu jeszcze znalazłam jedną fajną rzecz prezentową, czyli wódka Koń Polski. I na tym będziemy kończyć, bardzo elegancko wygląda, 150 zł kosztuje. Zdziwiła mnie troszeczkę cena, bo naprawdę wydaje mi się, że elegancka wódka na prezent. Trzymajcie się cieplutko, życzę Wam miłego dnia, nowego tygodnia. Pa!